Wszyscy patrzą. Okej, czy jesteś podekscytowana, że jedziesz do parku gimnastycznego? Bardzo. Tak, znaczy ja tak naprawdę nie wiem, co tam będzie w dziewczynce, ale z tego, co pani przed chwilą mówiła, to program całkiem ciekawy. Ja, jeszcze ja! A, 10, 20, 28. Dobra, myślę, że tyle wystarczy, co? O, było! Szalom. Jak na razie bawicie się na naszej wycieczce? Gorąco. Gorąco. Wow. Jakie na razie macie zadanie? A więc rozwiązujemy morsa. Ciekawości będziemy mogli wykazać. No, bo sam chciałeś. Teraz sam chciałeś. Pisuj, patrz, co ty chcę. Idziemy, gdzie idziecie? A my się nie zamieniamy? Bezpieczeństwo. To jest to. Jakiś ci podar. Ej, weźcie, pokrajcie jeszcze te karty, bo potrzebuję foty do medialnych. Oli, to jest prawdziwe życie reaków. No, wódeczka super, super. No, mi się bardzo nigdy, podoba. Nigdy się o te kwiaty nie bawiłem. Jest integracja, można się pojeść, ciekawe pojeść, rzeczy. Pojeść, pośmiać, powstrzelać, dwóchu, wszystkiego. To dobrze. Tak. Banan z czekoladą, pieczony, trochę nawet bardzo gorący. W środku mamy takiego pięknego banana, już upieczonego. A, tak. Jak wrażenie po bananie? Dobra, nie poganiam was, ale jak będzie... Spoko. Dobrze, ale zjadłem całą czekoladę i mi został banan. A mam ochotę na czekoladę. Znalazłem kawałek banana. Wiem, że to grzyb. Ja wiem, że tam kiedyś było stare centrum handlowe i tam handlowano grzybami. Z legend Campinosu jest legenda związana z tak zwanym zamczyskiem, czyli obszarem ochrony ścisłej o tej samej nazwie. Podobno kiedyś królowa Bona wbudowała zamek na bagnach w tej okolicy. Gromadziła tam bardzo dużo swoich różnych skarbów i jakichś takich klejnotów, aż pewnego dnia od ciężaru tych wszystkich jej kosztowności zamek zaczął się zapadać i pogrążył się całkowicie w grząskich bagnach Campinosu i zniknął. Podobno jeśli pójdzie się na spacer w stronę zamczyska, przed wschodem słońca można zobaczyć wyłaniający się zamek królowej. Co? Co? Ja mam. Nie, nie posiadam. Jak masz? No dawaj! Nie, jeszcze nie jednak. No! Ojo! Jak się zaczyna? One te odwrócone. Tak, faktycznie. A może szedł w drugą stronę? To jest jeleń, to jest jeleń, to jest jeleń. To może być jeleń. A ta nagrywa. Po tym złysze to będziemy mieli. To tak? Czy... Jakby każdy próg, tak? Każdą cygarkę? Oddzielnie oczywiście łapie. I to jest trzy, czy to jest trzy? Tak mocno wsiada? Tak czy tak? Nie, jakby... W tym samym momencie. Nie tak, że jeżdżę. Tak. Ej, to? Do tego garnuszka to pieniądze. A, Eliza, może, gdzie ty jest? Maciej rozlewa. Ej, ja też. O, ale idziemy do łzy. Proszę. Po II wojnie światowej zaczęto wierzyć w takie legendy duchnej drogi, to jest taka droga w Campinosie. No i nie wiem, podobno mówią, że po zmroku tam można spotkać jakichś tam jeźdźców na koniach, jakieś zakonnice, coś takiego. A jeszcze była pani z psem bez głowy. No nie wiem, tak się mówi. Patrz,
Było bardzo fajnie. Uważam, że nauczyliśmy się dużo od natury. Dobre banany były, polecam. Dawaj, powiem o tym, że zjadłem bardzo. Okej, zobaczycie mi miejsce. No, zobaczę. Thank you.